Siódmy skoczek pierwszej serii konkursowej. 134 metry. Teraz proszę zobaczyć. 137, 138 to odległość wymagana, by walczyć ze Stefanem Kraftem, który no tutaj zawiesił poprzeczkę bardzo wysoko swoim rywalem. No i szybuje Runevelta w powietrzu. I także jest daleko. Bardzo daleki i dobry skok reprezentanta Norwegii. Pięknie. Warunki bezwiecznie było w pierwszej serii. Teraz ma dodanych 2,5 punktu. 2,8 dokładnie. 136,5 metra. Dodanych 2,8 punktu. Noty także bardzo wysokie, od wszystkich sędziów po 19 punktów. No i kto wie, czy nie jest to skok, który pozwoli mu wyprzedzić Stefana Krafta. Kraft 135, 136,5 Runevelta, więc 1,5 metra dalej. 3 punkty miał dodanych Stefan Kraft, 2,8, czyli mniej więcej tyle samo ma dodanych Runevelta, a więc wszystko na to wskazuje, że to jest nowy lider w tym momencie. Tak, Norweg wyprzedzi Stefana Krafta. Nie będzie miał wielkiej przewagi nad Austriakiem, ale powinien być na pierwszym miejscu za chwilę. Piękny skok, znakomite lądowanie po raz kolejny Runevelt. No i cieszący się w gnieździe trenerskim Aleksander Stekl. Ależ piękny ten konkurs w końcówce, naprawdę robi się tutaj bardzo emocjonująco. No i pozostało nam już tylko 6 skoczków do końca pierwszej serii. Poczekajmy jeszcze na łączną notę za skok Runevelty. Będzie na pierwszym miejscu. Tak jest, o 2,7 punktu przed Stefanem.